jesteśmy po kolejnym dniu targów. Targi za nami, gdzieś tam się majaczą. Michale, widzieliśmy dzisiaj wiele gier. Która zrobiła na tobie największe wrażenie? A dzisiaj były dwa topowe tytuły. Pierwszy to Tomb Raider. Spodziewałem się, że po prostu będzie hit i kolejne materiały z tej gry pokazują, że jest bardzo, bardzo dobrze. Lara ma 21 lat, dojrzewa, jeszcze nie jest twardą kobietą, która radzi sobie z każdym niebezpieczeństwem. Cierpi, jest przestraszona i gdzieś twórcy eksponują bardzo mocno ten element. Chciałeś się nią zaopiekować, tak? Myślę, że Lara doskonale sobie poradzi sama. Ale faktycznie widać, że bardzo duży nacisk położony jest na to, żeby ta postać ewoluowała i żeby gdzieś tam dotarła do tego punktu, z którego ją znamy, czyli do kolejnych Tomb Raiderów. Drugim absolutnie mega zaskoczeniem dnia była gra Aliens Colonial Marines. Tytuł, który był zawieszany kilka razy, wreszcie wygląda na to, że w końcu powstanie. No świetne, no, wydaje mi się, że będzie to jedna z lepszych gier osadzonych w uniwersum obcych. Fantastyczna graficznie, świetne oświetlenie, klimat przeniesiony żywcem z drugiej części cyklu, z filmu Jamesa Camerona. Zresztą jest to bezpośredni sequel tego filmu. Aha, to między dwójką a trójką, tak? Jest. To się rozgrywa po trzeciej części, jeżeli uwaga chronologii obcych, tak, ale grupa komandosów wraca po prostu na planetę, na której rozgrywała się druga część, żeby zobaczyć, co spadać z gliszcza tej planety i zobaczyć, co tam się dzieje. I oczywiście dzieje się i dzieje się dużo i dzieje się krwawo i naprawdę będzie solidny wygrzew i myślę, że ta gra naprawdę dopieści i fanów obcych i fanów strzelanin, bo oczywiście jest to klasyczny FPS. A grałeś tego ostatniego Aliena? Alien vs Predator. Tak. No myślę, że ta gra, że Colonial Marines będzie grą klasę lepszą, albo dwie klasy. Już teraz na tym etapie, w którym są teraz prace nad tą grą, to widać jednak, że to będzie tytuł z wyższej półki po prostu. Ja widziałem dzisiaj Bioshock Infinite, który ryjebanie konkretnie, gra jest naprawdę bardzo niebanalna. No design ma rewelacyjne, bo w końcu to seria Bioshock. Natomiast poznaliśmy bardziej naszą panią, którą tam najpierw ratujemy, a potem ona nam pomaga i nieraz nas ratuje. Dysponuje dość ciekawą mocą, która polega na materializowaniu różnych elementów otoczenia, które nam posłużą albo jako osłony, dzięki za którymi się chowamy w trakcie walk. I w jednym momencie, ratując konia, materializując jakby konia, przywracając go do życia, nie pytajcie o co chodzi z tym koniem, no po prostu był martwy koń i ona go próbowała uratować. I zupełnym przypadkiem bohaterowie znaleźli się w jakimś zindustrializowanym terenie. Wyglądało to jak typowa amerykańska ulica. Było na niej kino. W kinie był wyświetlany film, który się nazywał Zemsta Jedi. Nie mam pojęcia w ogóle co o tym myśleć i jak to jest dokładnie osadzone w czasie. No, dowiemy się pewnie więcej na ten temat, ale bardzo mnie to zaintrygowało. Innym tytułem, ten akurat widzieliśmy obaj, jest Batman. Batman, który w otwartym środowisku, nie takim jak GTA, ale jednak otwartym w porównaniu do jedynki, nie traci nic ze swojego klimatu i gra się w niego całkiem fajnie. Ty pograłeś bardzo długo. Tak, Batman, nowy Batman Arkham Asylum, Arkham City sequel Batmana Arkham Asylum. No, fantastyczne zmiany w gameplayu przede wszystkim. Nowy, właśnie przemodelowany system walki, dodana postać grywalna, czyli kobieta kot, która gra się zupełnie inaczej niż Batmanem, która jest trochę zwinniejsza, trochę płynniej porusza się po mieście, wiąże się też z całą gamą nowych animacji. No myślę, że to naprawdę będzie hit, zresztą widać po tej grze, że twórcy chyba nie celują w nic poniżej takiego naprawdę bardzo, bardzo dobrego produktu. No na pewno Batman będzie hiciorem. Będzie. Już mi się tak wydaje, bardzo mi się podobało. Widzieliśmy Two-Face'a oraz Pingwina. Nie wiem, czy będą mieli charyzmę Jokera, który też będzie, no. Ale są nieźli. Two-Face jest ewidentnie, jak zauważyłeś, wzorowany na Two-Face'ie, który był w ostatnim Batmanie filmowym Christophera Nolana, a to chyba dobry krok. Pingwin. Ja myślę, że ta w ogóle estetyka tego Arkham Asylum jest już... Widać tam bardzo duży wpływ tego ostatniego filmu Nolana, że w pierwszej części to było bardziej pod komiks zrobione i te postaci miały design stricte komiksowy, kojarzący się z
z tymi późniejszymi komiksami o Batmanie z lat 80. A tutaj już te filmowe wpływy są duże i widać, że Batman też się trochę zmienia i gdzieś tam przejmuje tą estetykę filmów Chrisa Nolana. Tak, bo Pingwin Donem DeVito nie był, czyli Tim Burton to nie jest ten kierunek. No i tutaj musimy na chwilę zwolnić, bo pojawiły się krwiożercze psy. Ominiemy je łukiem, okej, okay. Możemy kontynuować. Aha, widziałem Battlefielda. Wiesz, ten taki FPS od... No i jak? Electronic Arts. Jak to FPS, nie? Nie no, świetny jest. Naprawdę wygląda bardzo ładnie. Pokazywali go na PC-cie. Mieliśmy jedną misję, która polegała na zdobyciu 4 kolejnych punktów. Zdaje się w Paryżu, bo gdzieś tam w tle majaczyła wieża Eiffla. To trudno powiedzieć po jednej partii, co się zmieniło. Natomiast bardzo fajne rozwiązanie, którego chyba nie było w serii. Trudno mi powiedzieć, bo grałem dopiero od Bad Company, tak na dobre. Jest ogień, który przeciwnika gdzieś tam przeszpila. W momencie, jak pakujemy w niego ołów i robią to nasi koledzy, ten przeciwnik, odstrzeliwując się gdzieś tam na ślepo, trafia jakby gorzej. Nie ma takiej pewności w celowaniu w nas i radzi sobie gorzej. A my dodatkowo dostajemy punkty, nawet jeśli zabije go ktoś inny, to my dostajemy punkty za to, że trochę mu utrudniliśmy życie. Co jest całkiem spoko. To co tam widziałeś jeszcze? Ja widziałem już wcześniej, ale dzisiaj miałem okazję zagrać w Rayman Origins. Świetną dwuwymiarową platformówkę prosto od Michela Ancela, czyli facet legendy branży, która wraca po prostu w wielkim stylu do gry. No fantastyczna. To jest, widać, że to jest facet z ogromną wyobraźnią, że ma mnóstwo niesamowitych pomysłów. Tam praktycznie klasyczny scrollowany tytuł. Tak to na konferencji wyglądało pięknie, bo oni tam cytują i Tetrisa, i Sonika, z wielu dwuwymiarowych i nie tylko gier sobie tam i robią jaja i jakoś się bawią właściwie konwencją, no bo to nie jest taki typowy platformer. Z jednej strony jest to na pewno hołd złożony w ogóle platformerom dwuwymiarowym i w ogóle starej szkole, a z drugiej no po prostu świetna platformówka, świetny tytuł, który się dzisiaj doskonale sprawdzi. Podejrzewam, że pewnie w jakiejś dystrybucji sieciowej głównie, bo jest to gra chyba... Podejrzewam, że no stworzona do tego, żeby ją gdzieś tam pobrać i kończyć sobie właśnie bez tektury. No świetny, jest naprawdę świetny, to po prostu trzeba zobaczyć w akcji, że na każdym centymetrze planszy tam jest coś tak niesamowitego i jakiś tak świetny pomysł, który się nie spotyka dzisiaj ani w platformówkach, ani w żadnych innych grach, że naprawdę będzie warto w to zagrać. No dobra, to udajemy się do hotelu, gdzie będziemy pisać kolejne teksty i montować wideo. No trochę tego mamy. Postaramy się jak najwięcej tego materiału wam pokazać. A jutro ostatni dzień targów, na których obejrzymy kolejne fajne gry. Co to mamy? No słuchajcie, między innymi... A, mam na Activision między innymi. Gears of War. Trójka, Modern Warfare trójka. I parę innych równie mało znanych tytułów. To będzie kolejny fajny dzień, a na razie dziękujemy. Pa!